pełną przekleństw, krótką rozmowę partyzantów polskich, czyli zabić wszystkich czy nie. I w końcu decydują, że nie, zostawimy ich przy życiu, tylko mają się stąd wynosić. A. To jest, powtarzam, relacja Polaka, który opowiada to, co się stało, z ukraińską wioską. Szczególnie wiele napadów na ukraińskie wsie miało miejsce na początku 1945 roku. To jest w pasie od Sanoka po Lubaczów. I tutaj między innymi została wtedy wybita wieś Papołkoma, w której w 2006 roku spotkali się prezydenci Lech Kaczyński i Wiktor Juszczenko właśnie w tej wiosce, gdzie ci Ukraińcy zostali wybici. Proszę Państwa, to jest ta pierwsza faza. Druga faza, tak jak już powiedziałem, upływa w cieniu tych przymusowych, stalinowskich wysiedleń ludności cywilnej. A czy dlaczego te wysiedlenia się odbywają? Odpowiedź jest bardzo prosta. Znaczy one odbywają się dlatego, ponieważ Stalin chce tą nową granicę utwierdzić, zamocować w taki już niepodważalny sposób. Chce dokonać tej wymiany ludności, żeby nie mieć żadnych konfliktów etnicznych na pograniczu. W obydwie strony, ja mocno zawsze podkreślam, te wysiedlenia są przymusowe, bo Polacy z Wołynia czy Galicji Wschodniej wjeżdżają dlaczego? Oczywiście skłaniają ich do tego trwające w dalszym ciągu napady o Unii UPA, ale również nacisk sowiecki, bo Sowieci prowadzą akcje aresztacyjne polskiej inteligencji, prowadzą mobilizację do armii polskiej, która właśnie Armia Polska, ale przy Związku Radzieckim, w związku z tym ona nie jest do końca taka polska, w związku z tym wiele osób nie chce iść, prawda? A może trafimy do Armii Czerwonej. Wreszcie, co jest może najbardziej istotne, kiedy Polacy na sowieckie wezwania wyjeżdżać, odpowiadają bojkotem i nie zgłaszają się na wyjazd, to zaczyna być rozpowszechniana plotka. Nie chcecie wyjechać do Polski i tak wyjedziecie, tylko pojedzie na wschód, do Donbasu, do kopalni Donbasu, albo jeszcze dalej, prawda? I to nie są tylko plotki, ponieważ z jesienią 1944 roku Nikita Chruszczow już prosi Stalina o wyrażenie zgody na to, żeby zdepolonizować Lwów, żeby część Polaków z Lwowa właśnie do Donbasu wysiedli, bo Lwów go razi, bo jest zbyt polski, a właśnie w tych kopalniach Donbasu brakuje mu rąk do pracy, brakuje mu górników, potrzebuje ich. W związku z tym pod tego typu psychologicznym naciskiem Polacy decydują się na wyjazd. Do końca 1946 roku wyjeżdża prawie 800 tysięcy Polaków, polskich Żydów właśnie z Wołynia, z Galicji Wschodniej. W drugą stronę z kolei te wyjazdy odbywają się, najpierw też są podobne metody, to znaczy psychologiczny nacisk, natomiast od września 1945 roku mamy już do czynienia z takim wysiedlaniem Ukraińców Łemków dosłownie pod lufą automatu karabinu. I oni są, zdarzają się wypadki, że wręcz po prostu pod lufami karabinów przepędzani przez SAN, znacznie częściej są po prostu wywożeni koleją, rano obława i zgarnia w wiosce, zapędza do jakichś punktów zbiorczych. Stamtąd są właśnie koleją wywożeni do Związku Sowieckiego. W efekcie do końca 1946 roku wyjedzie prawie 1,488 000 Ukraińców Łemków na ziemię Związku Sowieckiego. I na początku 1947 roku na ziemiach dzisiejszej Polski pozostaje jeszcze 140-150 tysięcy Ukraińców i Lemków i działa również dosyć silna partyzantka. Tutaj, proszę Państwa, silna partyzantka ukraińska. Oczywiście tutaj, proszę Państwa, ważna informacja. To znaczy, znakomita większość sił ONI-UPA pozostała na Wołyniu i w Galicji Wschodniej. Tam była główny teren ich działania. I oni walczyli z Sowietami aż do lat 50. Po kolei byli wybijani, wyłapywani. Ostatnia grupa została wybita, wyłapana w roku 1960. Znaczy nieprawdziwy jest na przykład polski pogląd, który mówi, że Sowieci zepchnęli oddziały UPA na ziemię dzisiejszej Polski. Nie, to jest nieprawda. Na ziemiach dzisiejszej Polski UPA była początkowo dosyć słaba.
Natomiast w momencie, jak się zaczęły na wielką skalę te przymusowe wysiedlenia, to ona zaczynała zyskiwać coraz większe poparcie ludności, stała się jedyną alternatywą dla działań władz. Bo polscy komuniści mówili Ukraińcom, Ukraińcom, jedyne co możecie zrobić, to wyjechać, zostawić ziemię rodzinną, uprawianą od setek lat, macie wyjechać. W związku z tym jedyna dla nich alternatywa przed takim wyjazdem to było poparcie ludu. Na początku 1947 roku, jak wysiedleń na Ukrainie już nie było, to to poparcie zaczęło gwałtownie spadać. I to jest najmocniej widoczne w Beskidzie Niskim, bo tam Ułemkowie po prostu nie byli przywiązani w ogóle do ukraińskiej idei narodowej. Oni często się uważali po prostu za Ułemków, czy za oddzielną grupę etniczną, czy za oddzielny naród. W związku z tym tam w ogóle poparcie dla UPA przez cały czas było na śladowym, bardzo niskim poziomie. Jeżeli spojrzeć na to, co się dzieje od strony władzy, to można zobaczyć, że władze komunistyczne lekceważą sobie cały czas problem działalności ONU i UPA, bo dla nich głównym wrogiem jest Polskie Stronnictwo Ludowe, polskie podziemie, bo oni stanowią, bo to polskie Polacy, bo Polacy stanowią dla nich zagrożenie dla ich władzy, a nie Ukraińcy. Jest pełna świadomość tego, że ukraińskie podziemie to jest problem taki drugo, jeśli nie trzeciorzędny z punktu widzenia rządzących Polską komunizm. W związku z tym znakomita większość sił, środków, wysiłku, energii jest skoncentrowana na tym, żeby zniszczyć polskie podziemie, żeby zniszczyć PSL Mikołajczyka. Dopiero po styczniu 1947 roku, a więc w takim pełnym spacyfikowaniu polskiej opozycji i polskiej partyzantki, władze zaczynają przymierzać się do zniszczenia ukraińskiego podziemia, ale zarazem rozprawienia się z całą ukraińską mniejszością. I tutaj jest bardzo widoczne, że polscy komuniści dążą do stworzenia państwa, które będzie komunistyczne oczywiście, ale to będzie polskie komunistyczne państwo. W związku z tym nie ma w nim miejsca dla mniejszości. Część osób mówi zaraz, ale proszę zobaczyć, ile Białorusinów zostało w Polsce, a oni też podlegali takim przymusowym wysiedleniom. Tak, tylko że jeżeli Państwo zobaczycie, przyjrzycie się bliżej wysiedleniom Białorusinów, to zobaczycie, że ci Białorusini, którzy pozostawali w Polsce, to pozostawali jako Polacy. Oni się deklarowali jako Polacy. I władze uznawały, że okej, jak oni się deklarują jako Polacy, to z czasem ich spolonizujemy. W wypadku Ukraińców Ułemków wiedziano doskonale, a działalność tej ukraińskiej partyzantki ich w tym utwierdzała, że takiej możliwości nie ma, że jeżeli chce się ich pozyskać dla państwa polskiego, to trzeba będzie coś zaproponować, jakąś amnestię, ukraińskie szkoły, jakieś poszanowanie kultury, a tego władze w żaden sposób nie były tym w żaden sposób zainteresowane. Na początku 1947 roku, najpóźniej na początku 1947 roku powstaje taki plan, żeby w takiej wielkiej dwuskrzydłowej operacji prowadzonej jednocześnie na Ukrainie Zachodniej i właśnie na ziemiach, na południowo-wschodnich ziemiach dzisiejszej Polski doprowadzić do deportacji ukraińskich ludności cywilnej. Oczywiście na Ukrainie Zachodniej to miała być deportacja do Kazachstanu czy na Syberię. Tyle tylko, że w Polsce ostatecznie biuro polityczne PPR zdecydowało o przyspieszeniu tej akcji. Dlaczego? Ponieważ w marcu 1947 roku w przypadkowej zasadce UPA zginął generał Karol Świerczewski Wałk. Jego śmierć sprawiła, że po raz pierwszy dla polskich komunistów działania ukraińskiej partyzantki stały się problemem politycznym. Bo była to na tyle ważna osoba, że jej śmierci nie można było ukryć. Jednocześnie brak zdecydowanej, natychmiastowej reakcji na tą zasadzkę osłabiałby wizerunek komunistów w oczach społeczeństwa polskiego, bo siłą rzeczy bardzo szybko zaczęto by po cichu między sobą szeptać, no tak, naszych chłopaków po lasach to ganiają bez litości, ale Ukraińcom, chociaż zabili ich ważnego generała, nie robią nic. Władze zdały sobie sprawę, że muszą zareagować natychmiast, z całą brutalnością, stąd dosłownie następnego dnia zapada decyzja Polskiej Partii Robotniczej, żeby dokonać wysiedleń Ukraińców. Stąd
prowadzona od kwietnia do końca lipca 1947 roku akcja Wisła, czyli wysiedlenie ponad 140 tysięcy Ukraińców, Łemków na ziemię zachodniej, północnej i takie ich rozsiedlenie, aby oni szybko ulegli polonizacji, asymilacji narodowej. Przy tej okazji są prowadzone działania przeciwko ukraińskiej partyzance, która zostaje już po akcji Wisła do końca 1947 roku, zniszczona. Ja tutaj polemizuję z bardzo popularnym w Polsce poglądem, jakoby te wysiedlenia były absolutnie konieczne dla zlikwidowania ukraińskiej partyzantki. Oczywiście w sposób oczywisty nie da się takiej tezy obronić. One można uważać, że były najłatwiejszym sposobem zlikwidowania partyzantki, ale na pewno nie jedynym. Gdyby tak było, to nigdy, nigdzie by się nie udało zlikwidować partyzantki. Mamy dziesiątki przykładów, gdzie ta partyzantka jest zlikwidowana bez uciekania się do całkowitych wysiedleń ludności. I pokazuję też w swojej książce, że tak naprawdę właśnie komunistom te całkowite wysiedlenia ludności były potrzebne do jednego. Do tego, żeby pozbyć się problemu z mniejszością ukraińską, że taki był cel. Inaczej, gdyby chodziło tylko o partyzantkę, to nie miałoby po prostu sensu wysiedlanie tych Ukraińców Łemków, którzy z UPA po prostu nie współpracowali, a wprost przeciwnie odnosili się do tego, do działań tych formacji partyzanckich. Proszę Państwa, ja cały ostatni rozdział poświęcam na pewne uporządkowanie dyskusji polsko-ukraińskich, pokazanie również pewnych, danie również pewnych ocen, ocen prawnych, prawda, jak można ocenić to, co się wówczas wydarzyło. W Polsce dyskusja wokół rzezi wołyńskiej i galicyjskiej, a jako rzeź galicyjską mówię, określam antypolską akcję UPA w Galicji Wschodniej. W Polsce trwa dyskusja, czy można rzezię uznać za ludobójstwo, czy nie. I ja staram się pokazać w tym ostatnim rozdziale, że tak, moim zdaniem można. Że jeżeli przyłożymy tą definicję prawną stworzoną przez Lemkina, przyjętą przez Organizację Narodów Zjednoczonych do działań OUN i UPA, to w obydwu wypadkach, w wypadku antypolskiej akcji możemy uznać, że ona spełnia, ma charakter ludobójczy. Ja stosuję taki termin, że to była ludobójcza czystka etniczna. I pokazuję również, że jeżeli chcemy używać tej terminologii ludobójczej, to powinniśmy ją używać tak, jak się dzisiaj w sposób nowoczesny używa na opisanie przede wszystkim tych konfliktów, które dzieją się tu i w tej chwili, czy tuż przed chwilą miały miejsce. I pokazuje, że bardzo wiele podobieństw łączy to, co się stało na Wołyniu w 1943 roku, z tym, co miało miejsce w 1994 roku w Rwandzie, z rzeziami Tutsi i Hutu. W wypadku Galicji Wschodniej z kolei możemy dostrzec podobieństwa z Jugosławią lat 90. Że te polskie wioski, takie nie wiem, jak Chrowica, Podkamień, nawet Huda Pieniaska, chociaż to trochę oddzielna historia, wymordowane przez ukraińskich nacjonalistów, to są właściwie taką małą Srebrenicą. No, tak jak na Wołyniu możemy mówić o dziesiątkach przykładów, tak jak Wołyń staje się małą Rwandą, można powiedzieć, tak w wypadku tych galicyjskich miejscowości mamy do czynienia z wieloma podobieństwami do działań właśnie w byłej Jugosławii.